Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Kakaj zaprasza was do Gwintusia, zagramy sobie dziś Wonią Krwi. Na początek chciałbym powiedzieć, że Woń Krwi dostała buffa w postaci 16 punktów werbunku, co sprawia, że możemy więcej wmieścić fajniejszych kart do deku. Uważam, że Woń Krwi dobrze, słusznie dostała właśnie buffa, ponieważ odstawała od wielu tak naprawdę innych liderów. Pomimo, że ma te trzy ładunki, tworzy tą ekimę, to jednak to jest tylko krwawienie. To nie jest niszczenie wrogich jednostek, tylko to jest właśnie krwawienie, które po czasie niszczy wrogą jednostkę. Ewentualnie, jeżeli przeciwnik też jej nie wzmocni. Dodatkowo dostaliśmy buffa w postaci 8 punktów werbunku zamiast 9 przy protoflederze, który też uważam, że słusznie dostał buffa. O, sobie stranspitujemy tutaj protofledera jeszcze. Nie widziałem właściwie, jak on wygląda. Tutaj chyba fleder jest bodajże. Dobrze. O zmianach w balansie. Oczywiście nie wszystkich, ale opowiem podczas filmu lub może na końcu też. Zobaczę, jak to tam, jeżeli nie zapomnę przede wszystkim. Bo często zdarza mi się zapominać. I teraz przejdziemy sobie do omówienia talii, następnie trzy gry rankingowe. Woń Krwi, dajemy wrogie jednostce krwawienie na czas 3 tur, ładunki mamy 3. Po wykorzystaniu wszystkich ładunków tworzymy w losowym rzędzie ekimę, która ma 3 punkty siły. Przeklęty zwój, jeżeli zaczynamy rozgrywkę, dodajemy kartę ze swojej talii na rękę i przenosimy kartę ze swojej ręki na spód talii. Odrodzony Regis, wykradamy wrogie jednostce 3 punkty na rozmieszczeniu Regisa, ale jeszcze przed tym rzucamy go albo na lasce, albo jeżeli się bronimy, no to wiadomo, można go rzucić, żeby spróbować wygrać kartę. Jeśli ta karta pod koniec naszej tury znajduje się na ręce lub w talii i wróg posiada jednostkę z efektem krwawienia, zwiększa Regis swoją siłę o 1 na końcu tury. Ukryty, gramy tutaj lojalnie, więc krwawienie wrogich jednostek aktywuje się również na koniec naszej tury, co sprawia, że jeżeli będzie bardzo dużo tego krwawienia, ukryty powoduje tutaj aksamitnie mocne punkty, tym bardziej, że na rozmieszczeniu daje wrogie jednostce krwawienie na czas 4 tur, a na końcu tury krwawienie na czas 2 tur losowej jednostce, która nie ma obecnie krwawienia. Krwawa klątwa, ale dużo tego krwawienia naprawdę. Tworzymy krwawy księżyc we wrogim rzędzie na czas 5 tur. Następnie tworzymy ekimy w liczbie dwóch w przeciwnym rzędzie. To jest naprawdę zagranie za około 16 punktów lub więcej, jeżeli oczywiście gramy z ukrytym. Detlaf. Na rozmieszczeniu tworzymy krwawy księżyc w rzędzie przeciwnika na czas 2 tur. Wydłużamy czas trwania o 1 turę za każdego sąsiadującego wampira. Znaczy to, że możemy na 4 tury stworzyć we wrogim rzędzie właśnie krwawy księżyc. Na rozkazie zadajemy wrogiej jednostce 1 punkt obrażeń, która ma krwawienie. Jeśli nie ma, nie zadamy tej jednostce obrażeń. Przy śmiertelnym ciosie tworzymy w tym rzędzie ekimę odnowienie 1. Verena, dajemy wrogiej jednostce krwawienie na czas 4 tur. Wrogie jednostki z krwawieniem nie mogą zostać wzmocnione. To jest potężna, pasywna umiejętność Wereny, której wielu nie docenia. Uważam, że jest to jedna z fajniejszych kart pod względem artu i pod względem umiejętności, że ma nie dość, że rozmieszczenie, bym powiedział, bardzo dobre, to jeszcze znakomite, tak naprawdę znakomita pasywka. Katakan tworzy nam w rzędzie ekimę. Odnowienie 4 zmniejsza odnowienie Katakan o 1 za każdym razem, gdy u wrogiej jednostki damy krwawienie. Oriana, dajemy wrogiej jednostce krwawienie na liczbę tur równą liczbie sojuszniczych wampirów. Jeżeli kontrolujemy 3, dajemy po prostu 3 krwawienia. Dziwię się, że Oriana nie działa tak, że też daje ten efekt krwawienia, kiedy ona zostaje wystawiona, no to jest jeden wampir, tak? Wiele jednostek działa, że tak na przykład Ulula, tak? Ma rozkaz, że każdy wojownik, który zada obrażenia, Ulula zada dodatkowe. No a tutaj jednak Oriana nie ma tego. W sensie oczywiście chodzi mi o to, że nie ma tego efektu, że jest wampirem i że nie da chociaż na jedną turę tego krwawienia
więcej. Na dalekim zasięgu oczywiście zawsze ją rzucamy i na koniec każdej sojuszniczej tury wzmacnia się Oriana o wartość równą liczbie krwawiących wrogich jednostek. Wilkołak Alfa, ciekawostka w deku z krwawieniem. Myślę, że dek krwawiący ma problem z punktami, więc podejrzewam, że Wilkołak Alfa z wilkołakami innymi może tutaj odegrać rolę. Nie próbowałem tego deku, ale wydaje mi się, że coś w tym może być. Oczywiście na bliskie starcie wzmacniamy bestię w swojej ręce o liczbę kart trzymanych w ręce. Protofleder dajemy wrogiej jednostce krwawienie na czas 3 tur, potem wzmacniamy się o wartość krwawienia tamtej jednostki. Barciowe widziadło, również ciekawostka oczywiście w krwawieniu, bliskie starcie zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń. Jeśli rozkaz nie jest wykorzystany, wzmacnia się o 1 na koniec tury. Królowa Nocy, na bliskim starciu dajemy wrogiej jednostce krwawienie na czas 3 tur, na dalekim zasięgu oczyszczamy jednostkę. Fleder, kiedy u wrogiej jednostki wywoływany zostaje efekt krwawienia, wzmacnia się o jego długość, licznik 1 i odświeża licznik na początku swojej tury. Alp, dajemy wrogiej jednostce krwawienie na czas 3 tur, rozkaz jest taki sam. Nekurat, bliskie starcie, ma zapał, dajemy wrogiej jednostce krwawienie na czas 2 tur, odnowienie 2. Za każdym razem, zagrywając kartę wampira, zmniejszamy licznik odnowienia Nekurata o 1. Larwa Endriagi, znów ciekawostka poniekąd. Jest to karta, która delikatnie nam się wzmocni, ale może wywołać u przeciwnika jakiś removal. Tworzymy w tym rzędzie bazową kopię tej karty, co daje efekt dwóch larw, oczywiście na stole. Odrażająca uczta, zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń i wzmacniamy sojuszniczą jednostkę o 3, ta, która zazwyczaj wymaga, żeby ją po prostu wzmocnić. Krwawa uczta, oczyszczamy wrogą jednostkę, zadając jej 3 punkty obrażeń. Jeśli kontrolujemy wampira, dajemy też jej krwawienie na czas 3 tur. Wilkołak, drapieżnik, wzmacniamy się o siłę wrogiej jednostki, czyli drapieżnik powoduje fakt, że nie możemy wziąć mniejszej siły przeciwnika jednostki niż nasza własna, czyli nie możemy wziąć czwórki, piątki wzwyż. Trójkę już możemy, ale po to jest właśnie tutaj Wilkołak Alfa, żeby spróbować w jednego wilkołaka to zagrać, dzięki czemu 13 punktów, to już możemy wziąć jakąś dziesiątkę, to są naprawdę już kolosalne wartości, dzięki czemu wilkołak może zrobić robotę. Garkain, na koniec każdej sojuszniczej tury, jeśli któryś z wrogów krwawi, wzmacnia się o 1. Następna karcioszka to Nadzorczyni Nagelfara, oczyszczamy wrogą jednostkę na rozmieszczeniu. Przy dominacji zamiast tego oczyszczamy jednostkę, już możemy wtedy naszą. Mamy jeden egzemplarz Nadzorczyni Nagelfara. No i tak się prezentuje dek. Tak jak mówię, nie grałem nim jeszcze, tym dekiem. Luźny taki odcineczek. Zobaczymy, jak w trzeciej randze nam pójdzie. Zapraszam. No i mamy pierwszego gracza. Vesperino. Jaki pirat? Piratka! Nagroda główna kontra woń krwi. Oko tygrysa. Najprawdopodobniej oczywiście na początek u przeciwnika poleci pięściarz. Tak mi się wydaje i to grubo. Jakaś odrażająca uczta mogłaby być tutaj cudna w pierwszej rundzie. Myślę, że jednego Garkaina sobie możemy wymienić. Jest wilkołak alfa. Fleder jest spoko. Nawet trochę za silna jest ta ręka. Wilkołak niby jest spoko, ale powinniśmy mieć tego wilkołaka alfa. Może na razie Fleder. Znaczy Nekurat. Markiza Serenity dostała nerfa w postaci do 14 werbunku z 13. I gra, co ciekawe, tego, jasny gwint, latający rydańczyk. Gra, już wam mówię, króla żebraka. Dobra, teraz trzeba się skupić, bo jest nasza melodyjka i nie możemy przegrać poprzez to, że się nie skupimy. Myślę, że na początek może lecieć Fleder, chociaż jak poleci pięściarz, to będzie Lipton Ice Tea. Ukryty również jest w niebezpieczeństwie. Dobrze, zagramy Alpa najpierw.
bo przeciwnik ma tutaj trzy silniki, bo Markiza Serenity daje mu monety, jak za każdym razem, kiedy my zagrywamy kartę. Niedyskretna Kokota również wzmacnia się. Jasny gwint, tu będzie ale batalia, coś czuję. Dobrze, zagramy sobie Fledzia. Fledzia. Dobrze, że nie śledzia. Ogólnie powiem wam tak. Nie rozumiem, dlaczego ludzie zmieniają karty, które nie wymagają zmiany. Dużo zostało fajnych zmian poczynionych. Tak jak właśnie tutaj widzimy. Ta woń krwi, ten protofleder. Co tam jeszcze? Ja tak dokładnie się nie przyjrzałem, tylko na szybko można powiedzieć, ale zobaczcie. Sierżant Nausicaä. No kurwa jasna. Wiecie co, to już naprawdę jest niepoważne. Co sezon jest zmieniany w te i we w te. Jeżeli jest sierżant Nausicaä na 3, to on jest właśnie wtedy najlepiej wyważony. Ja nie wiem, co się ludziom nie podoba w tym. Zagramy sobie ukrytego. Sorry, że przeklinam, ale no cholera jasna, to jest po prostu dramat. Jeżeli o to chodzi. Dlaczego ludzie nie ruszają kart w postaci, nie wiem, Herkia, Heimdall, karty, które wymagają zmiany po prostu, ponieważ nie są wcale prawie grane. Herkia dobra gdzieś tam jeszcze do wojowników z Ululą czy coś, spoko. Ale Heimdall na przykład. Co teraz, Verenę miałbym zagrać? Raczej nie chciałbym. Orianę też nie. Może Garkain? Tylko nie wiem, czy wyprzedzam, więc tak. Dając krwawienie, to się wzmacnia. Cholera jasna. Verena. Musi iść Verena, bo przecież... Co jeszcze? Nadzorca niewolników. Dostał 3. Chociaż nie wiem, czy ta Verena była aż tak potrzebna. Zapomniałem, że ten ukryty też działa na koniec tury. Cholera. Za dużo chyba wydałem. To jest właśnie to, jak myślę o czymś innym, bo mnie denerwuje takie coś, że karty są ruszane non-stop te same. Heimdall, Donar, ja mówię na razie o Skellige. Donar jest nie był ruszany. 5 na 7, zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń, a przyrządzaj krwi 2, zadaj 4. No cholera jasna. To jest tak słabe, że aż... I kto ostatni raz widział Donara? No, ja widziałem chyba ostatni raz z pół roku temu tak naprawdę Donara. Zagramy sobie Wilkołaka Alfa. Zobaczymy, czy tutaj będziemy przeciwnika wyciągać, czy nie. Nowigrad. Wiecie co, ja coś tam chyba zagram tutaj jednak. Zagramy Katakana na spokojnie. Regis jest właściwie mały. Ale cóż, mamy tutaj 12 punktów z Wilkołaka, co jest fajne. Jeżeli to są trutki, to dobrze, że go wyciągamy. Zagramy sobie tak. Regis się nie wzmocni niestety, bo to działa w jego turze, na początku jego tury. I teraz znowu nadzorca niewolników będzie grał z saperami, z sierżantami Nausicaä jeszcze bardziej, bo umówmy się, to nie przestało grać, tylko wzmocniło to tak naprawdę, że jest to bardziej, będzie bardziej to grane. Zagramy tak, cyk, cyk i cyk. Na razie mniej tłumaczę w pierwszej gierce, ponieważ no, skupiam się na tym właśnie, żeby wam przekazać to, że to jest trochę niedorzeczne, co ludzie czasem niektórzy jak głosują. Nie wiem, weźmy takie KP. Fajnie, że ten redański łucznik dostał buffa. Ale zobaczcie, Ves, która ma 5 na 7, zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń i odnowienie 3. I powinna też mieć te zadaj 2 punkty obrażeń. Czemu nie? A ona ma tylko, że...
Daj zapał wrogiej jednostce, daj zapał sojuszniczej jednostce. Co jest też takie, wiecie, no. Spoko jest ten zapał, ale to już wolałbym ominąć to i żeby miała dwa punkty obrażeń cały czas. No dobra, nie można zmieniać umiejętności, okej. Ale no to niech ma, za to co robi Wes, to powinna mieć, nie wiem, 6 werbunku, 5 siły, 6 werbunku albo 6 na 6 nawet. Dobrze, ja tutaj się muszę skupić trochę. Teraz zagramy sobie tak, raz. Tutaj dwa. Zagramy sobie Orianę. Jasny gwint, 7 punktów. To się oczyszcza, nie? Za każdym razem, więc bez sensu było to nasycać, ale właściwie mogłem tego strażnika z Oxenfurtu. Całkiem dobre punkty. Krwawienie ma to do siebie, mówiłem w omówieniu Talii, że jednak nie ma tych punktów, dlatego wsadziłem tutaj wilkołaka alfa, wilkołaka zwykłego, co może powodować bardzo fajne przywileje. Jest świeca, która dostała też nerfa. Również Nowigrad dostał nerfa, bardzo dobrze. Te karty zasługują, no Nowigrad... Na tym 11 był nawet okej, bym powiedział. Zagramy sobie tak, ładunek lidera. Tutaj tak. Zagramy sobie barciowe widziadło, żeby rosło. Co prawda późno, ale zobaczcie jaka jest przewaga fajna. I mamy dość dużo silników, bo jest Garkain, jest Orianna. Jest teraz barciowe widziadło. Jeszcze jak rzucimy na przykład to w dziewiątkę, bo możemy wziąć mniejszą na cel. Czyli weźmiemy mniejszą dziewiątkę. Mamy 21 punktów na wilkołaku, to jest... No ale jednak trucizny, tak? Ja nie wiem, czy to nie jest salamandra. Dobrze, że wypadł ten król żebraków. Ja bym sobie coś jeszcze tutaj dograł, tak naprawdę. I nie wiem, czy nie zrobię. Zagramy Nekurata. I tak, najpierw sobie zagramy tą woń krwi, żeby Fleder się wzmocnił o 3. Bo ja chcę tak zagrać. Chociaż... Najpierw inaczej, tak. 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 Myślę, że tak. 3 punkty obrażeń. Czy ja chcę na coś to wykorzystać? Chyba nie. Lepiej, żeby sobie rosło to. Niech będzie silniczek. No i Orianna fajnie się wzmacnia. Jest 56-83. Jeżeli trzeba będzie, to ja zagram tego wilkołaka. No dobra, zniszczył Fledera. Bardzo ładnie to zrobił przeciwnik. No i on tam ma dobre karty, więc ja sobie zagram jednak tego wilkołaka. Żeby może musiał użyć tą nagrodę główną. Chociaż... Cholera. Musiał uderzyć na przykład Gelerta, żeby wziąć dziesiątkę za cel. Dobrze, zrobimy tak. Raz. Dwa. I trzy. Pierwszy raz zagrałem tego wilkołaka, szczerze mówiąc. Jest Sirocco. Ale dobra, krwawienie działa i Orianna działa. Czy ja to wyprzedzam? Nie wydaje mi się. Ale jednak. Szkoda, że nie wydał tego lidera. Cholera, jak on będzie miał na krótką rundę lidera, to też jest niebezpiecznie. Obyśmy dobrali Regisa w takim razie. Długo nad tym myślałeś? Kapitan Jago, no dobrze. Powiedziałbym, że no... Mocny dek bardzo przeciwnika, pomimo tych nerfów w postaci tutaj, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Sirocco, no my gramy lojalnie, też nie możemy mieć Sirocca, nie? O jasny gwint. W
Słabo to wygląda. No nie, no cholera jasna. Nienawidzę czarodziejów. Zawsze oszukiwam. Zagramy tak. Nie dobraliśmy Regisa. No to jest lojalny deck. Nie ma co tutaj wziąć takiego do deku, żeby po prostu wyciągnąć coś z tego. Zagramy Alpa. Wesołki. No on to wygrał raczej, niestety. Cholera jasna. Jasny gwint, zobaczcie co on tutaj zrobił. No damy oczywiście tutaj krwawienie, bo mój i tak nie zadziała, a będziemy mieli 5 punktów wzmocnienia. Przegraliśmy o 13. No cóż, pierwsza gierka w tym sezonie, niestety w plecy. No ale trudno, czasem się zdarza. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Zapraszam. I jest drugi gracz. Pióro jest potężniejsze od miecza. Białe zimno kontra woń krwi. Fajnie, że są dwa wilkołaki. Jednego damy z przeklętego zwoju na sam spód. Bo dwa nie są nam potrzebne. To jest właśnie bardzo dobre, jeżeli zaczynamy rozgrywkę, to możemy nadać właśnie... Wziąć sobie wilkołaka alfa do ręki, a na spód zwykłego wilkołaka. Dobrze, robimy muligany. Fleder jeden na razie out. Fajnie, że jest barciowe widziadło na rozpoczęcie, jak znalazł. Myślę, że jeden alp i Garkain też jest w porządku. Jest dobra ręka. No i tak, barciowe widziadło. To kombo możemy nawet trzymać na później. Chociaż wolałbym to teraz użyć. Wzmocnimy tą jednostkę o 8 zamiast o 9. Bo nigdy to prawie nie jest pierwsze zagranie. Ale jednak są to no, dość pozytywne punkty. Gdyby tam przeciwnik nie grał tych trutek, pewnie byśmy mieli tą pierwszą rundę. Zagramy sobie ładunek. I zagramy sobie wilkołaka alfa. Myślę, że na tył. Chociaż może tutaj. Ładunek, żeby Regi się wzmacniał. W zeszłej gierce go nie dobraliśmy niestety, ale... Mogłoby to przesądzić właściwie. Być może. No to jest mocne niestety. U rywala i na to nic nie poradzimy. Dobrze, zagramy sobie tak. To jest właśnie minus krwawienia, że nie ma takiej karty, która likwidowałaby inną kartę, jeżeli chodzi o krwawienie. Fajnie by było, gdyby jakaś karta miała umiejętność, nie wiem, zniszcz wrogą jednostkę, albo o liczbę wampirów, albo zadaj obrażenia równe liczbie wampirów, które kontrolujesz, plus na przykład nadaj dwa krwawienia, jeżeli to jest podkrwawienie, tak? Albo inna umiejętność, tyle ile przeciwnik ma punktów krwawienia, tyle zadaj umiejętności. Na przykład masz rozstawione, nie wiem, na czterech jednostkach po dwa, załóżmy, to 8 punktów obrażeń, załóżmy. I też by ta jednostka trochę ważyła, na przykład, nie wiem, 4 na 10. Można by było coś więcej kombinować. Zagramy sobie tak. Cały czas będzie obrywało to barciowe widziadło, ale ono się wzmacnia o jeden punkt na turę, to nie jest źle. Chociaż przeciwnik tanim kosztem próbuje wygrać pierwszą rundę i nic dziwnego, to jest naprawdę mocny deck. Znów nam się trafił. O czym to ja... A tak, no więc ten głowatnik. Zagramy sobie Fledera.
przeniesie nam Fledera, to nam przeniesie. Bardziej bym na jego miejscu celował w Nekurata, żeby nam przenieść się paczem dzikiego gonu. Ale najpierw go chcę zmusić do tego, żeby zagrał to Ard-Gaed. Jest siepacz. Arystokratką przeniósł nam Nekurata. Mądry ruch. Zagramy sobie Orianę. Ja też może tam w zeszłej gierce, w pierwszej rundzie za dużo wydałem, bo tą Werenę, no niepotrzebnie. Też uważam, też się trochę zagadałem, teraz postaram się trochę bardziej skupić. Chociaż i tak dużo gadam i się aż tak nie skupiam. Powiem wam tak, ze zmian jestem rozczarowany, jeżeli chodzi o Nilfgaard, a w niebo wzięty, jeżeli chodzi o inne tak naprawdę zmiany. No bo umówmy się, fajne zmiany zostały poczynione. Oprócz Nilfgaardu, dlaczego spragniona dama znowu ma 5 werbunku? To jest niepoważne. Na 6 była dobra właśnie. Jest Regis. Pasuje to, jednak to jest bardzo mocny deck. I podejrzewam, że może tu być naprawdę trudno. Sami wiecie, jak się gra przeciw białemu zimnu. On gra tutaj Karantira, króla Auberona. Naprawdę dużo mocnych kart i dodatkowo zasłony, a nam zasłony nie są przychylne, ponieważ oczywiście my gramy krwawienie. Wilkołak jest na spodzie, więc nim się nie zaciągniemy. Ale fajnie by było dobrać Werenę, naprawdę fajnie. To jest takie na pół gwizdka niby. Właściwie dobre pod te zasłony, bo tutaj mam 2 oczyszczenia. Ale jeszcze coś bym wymienił chętnie, może Alpa. Jest Werena. Pięknie. Lubię mieć Werenę. Ale uważam, że krwawienie, pomimo to, że wam teraz nagrywam ten deck i tak dalej, uważam, że jeszcze odstaje nadal. To znaczy, ja rozegrałem pierwszą gierkę wcześniej, dopiero, spoko. Ale i tak ja widzę te punkty, no nie wiem, inne jednostki jakoś tam się wzmacniają, nie wiem, Karantir tutaj, który będzie miał 20, 23 czasem, tak? A jednak no... Zagramy Fledera i ładunek. A jednak tutaj co? Tylko Regis się wzmacnia. No dobra, poprzez to, że dałem tego wilkołaka, to też mamy go fajnie nastakowanego. Ale tak to krwawienie nie jest jakieś wyborne. Są czyste punkty, czysta siła bazowa. Nie ma jednostki, która wzmacnia się o liczbę na przykład... no nie wiem, oprócz Oriany, tak? Wiadomo. Chociaż no są flederzy i ten, ale jednak często są psuci, od razu praktycznie, likwidowani. Może nie, może przesadzam, ale jednak no... Uważam, że coś ma za mało to krwawienie, nie wiem co, takiej kontroli raczej. Jakbym miał się pokusić o to, co to dokładnie ma być. Dobrze, teraz się skupię, przestanę już chrzanić głupoty. Zagramy sobie Nekurata. Może źle, że na 2 rzędy teraz, w tej trzeciej rundzie, bo on na pewno ma Ard-Gaed. No i ma jeszcze 2 ładunki lidera mocne. Jest siepacz. Zagramy sobie tak. Myślę, że Katakan. Też na tył, żeby chronić naszego Fledera. I chyba sobie użyję tego ładunku. Żeby Fleder był trochę wyższy. Będę próbował tutaj mieć tą dominację, więc pewnie jak najszybciej będę chciał rzucić może tego wilkołaka alfa nawet.
Chociaż też jest tam krwawa miazga najprawdopodobniej u przeciwnika, co też nie jest dobre, zagrywając wilkołaka. Bo jednak wiecie, lepiej żeby nam zniszczył 6 punktów nawet takiego Detlafa, który zadaje ten 1 punkt obrażeń, niż na przykład wilkołaka, który załóżmy będzie miał około 20 punktów siły. No ale tutaj jest bardzo fajny nitral. Zagramy sobie Detlafa. Może wyłudzimy od niego jakiś właśnie fajny removal na to. Chociaż podejrzewam, że teraz też... Fleder nie dostał wzmocnienia. To jak teraz poleci Eredin, to mam lipę trochę. Oby nie. Kurka siwa. No chyba błędy robię trochę, bym powiedział. Niestety dzisiaj. To powinno iść na Mglaka, ale jak widać na razie nie widzimy Mglaka. Chyba zagram jeszcze ukrytego też. Tak, dawaj coś do przodu. Tego Detlafa. Dobrze. Będzie nam chroniło naszego Fledera. To jest właśnie bardzo dobre. Myślę, że teraz już ukryty. Albo najpierw Verena jeszcze. Chociaż nie, niech będzie ukryty. Dwadzieścia dwa, nieźle. Jest melodyjka. Cały czas nam zadaje po 2 punkty obrażeń. Dość dużo. 2 punkty obrażeń to jest dużo. Zagramy tak. Zagramy sobie Verenę teraz. Na tył, żeby nam się, żeby Detlaf nie dostał. Przede wszystkim, znaczy ukryty. Ja czasem ich mylę. To znaczy, na niego nigdy nie powiedziałem ukryty, ale na niego czasem mówię Detlaf właśnie. A to jest ukryty. Pan przypływów we Fledera. Obserwuj, jak robi to mistrz. No dobra, ukryty ginie niestety. A nie, czyli nie ma dominacji, dobrze. To my sobie rzucimy coś naprzód. Nawet całkiem nieźle to wygląda, powiem wam, tylko czy będzie fajna jakaś jednostka pod wilkołaka, bo umówmy się, im większą przeciwnik będzie miał jakąś kartę, załóżmy, ale niższą niż wilkołaka siła, ja to mówię dla nowych graczy, no to wtedy wilkołak będzie apetyczny i wyśmienity. Dziwię się, że nie ma tutaj przeciwnik na razie tego. Nie ma, już wam mówię. Nie mam Mglaka, więc ja sobie zagram na razie tak. Jeśli nie mam Mglaka, to podejrzewam, że nie będzie miał. Chociaż teraz by się wzmocniło naprawdę fajną wartość o 8. To jest dużo. Jest królewicz ropuch. No i dobra, ja sobie zagram wilkołaka, wiadomo. Teraz. Tylko w czwórkę mogłem. Właściwie też mogłem to rzucić na tył. Bo tutaj teraz otrzymam 3 punkty obrażeń, bo jest Eredin. Teraz ma dominację przeciwnik. No ale i tak to mamy. Tylko, że byłyby te punkty bezpieczniejsze po prostu. O 5 punktów
Bardzo dobrze. 1-1. No teraz musiałem się odegrać. Troszeczkę delikatnie bardziej się człowiek skupił. I udało się. Zapraszam was do ostatniego starcia. I trzeci gracz. Nie rozśmieszaj mnie. Chciałbym was zapytać o jedną rzecz. O magiczny kompas. Grałem przeciw Skellige 2 albo 3 razy. Przeciw takiemu Skellige, które z magicznego kompasu wyciągnęło Regisa, który ma 19 punktów siły. Teraz dostał nerfa, ma 18. Jak to jest możliwe? Nie wiem, może któryś z was się spotkał, wie jak to zrobić i... To w sensie, ja chcę dla informacji. Dlaczego magiczny kompas, który wyciąga kartę, która ma być Skellige, tak? A on wyciąga kartę Regisa, nie wiadomo z jakich powodów. Nie rozumiem tego właśnie. Może nie wiem, któryś z was wie, ktoś się spotkał, znaczy któryś albo któraś. Bo wiadomo, kobiety też z tego co zauważyłem oglądają, wspierają. Zagramy sobie tak. Najpierw w ten sposób. Wilkołak alfa, cholera. Koszmar Iris. No na to też nic nie poradzimy za bardzo. Zagramy sobie tak. Larwunie. Aha, no przecież chciałem znowu ten wilkołak. Tutaj chyba jest za dużo takich kart. Pomimo, że nie gra się źle tym deckiem, to jest za dużo takich kart. Zobaczcie, larwy muszę położyć, później dopiero wilkołaka. I zanim się rozstawię z jakimś krwawieniem, no to... Takie jest to na pół gwizdka, bym powiedział. Nie jest to zbyt dobry ten deck jakoś skonstruowany, ale fajnie się nim mi bawi, przynajmniej na razie. Dobrze, zagramy tego wilkołaka. Co prawda wzmocnimy tylko... Jego o 7. Też to nie jest zła wartość, albo zostawimy to na dłuższą rundę. Bo ja może zaraz spasuję albo co. Jeżeli on ma 4 punkty na turę mniej więcej, no to bez sensu. No, jeżeli chcecie, link dam pod filmem. Też zagrałem 2 partyjki z Balderosem, który no jest tak naprawdę w świecie Gwinta już od 2018-19. Nie chcę tutaj skłamać, ale no dość długo, na pewno długo. Także zachęcam was, żebyście, jeżeli macie ochotę, możecie odwiedzić jego kanał. Możecie zobaczyć te potyczki. Albo jakieś inne jego filmy. Dobrze, czy my tutaj coś chcemy grać jeszcze? Raczej nie. Wolałbym zostawić to oczyszczenie z tej krwawej uczty. Dobra, spasuję to. Mam 2 silniki, ale... Larwy, jak zdążyliście zauważyć, działają do pewnego momentu. Chociaż wcześniej nie zagrałem, więc... Nie widzieliście. No ale co, my mamy 6. Wiadomo, niektóre karty rosną, ale... W postaci co, Regis tylko... Robi to pokrzepienie już później, ewentualnie ukryty, a później po 7 to już jest ciężko, żeby o to pokrzepienie wywołać, tylko o tym Regisem. No i ewentualnie tym protoflederem. Dobra, mamy 10 kart, nie chcę tej odrażającej uczty i nie chcę tego wilkołaka. Taka średnia ta ręka, bym powiedział. Nie ma dużo fajnych kart, na przykład flederu. Nie ma Oriany, nie ma ani Krwawej Klątwy, ani Detlafa, na którą też gdzieś tam liczyłem po cichu. Dobrze, zagramy sobie tak. Wilkołak alfa. Mógłbym nawet wzmocnić barciowe widziadło, no ale oczywiście to jest dużo lepsze zagranie. I nadamy mu krwawienie, i tak nie ma fledera. Tutaj może być fajna Verena. Bo jeżeli gra, załóżmy, Krwawą Panią, no to Verena tutaj zrobi naprawdę dużo. Przeciwnik spasował, tak? To my sobie zagramy... Myślę, że spokojnie Alp.
i mogę coś jeszcze jednego dograć, żeby regis był wyższy, tylko znowu nie mam co zagrać, cholera. Znaczy znowu. Ta krwawa uszta by była jednak dobra. Bo co, ukrytego nie chcę. Protofleder bardzo będzie dobry. Katakan również. Barciowe cały czas sobie będzie rosło. Może tą krwawą ucztę. Niech będzie. Do 7 kart oczywiście mogliśmy zjechać, jeżeli idziemy na trzecią rundę. Ponieważ i przeciwnik będzie miał 10 kart, jeżeli miał 8, będzie miał 10, my też będziemy mieli 10, bo dobieramy po 3 karty. I wymiany będziemy mieli po 2. Teraz, żeby się nie zaciągnąć wilkołakiem, bo widziałem, że już się raz zaciągnę, no ale zobaczcie, jakie tu są potęgi. Fajnie, że jest jeden Fleder, Garkaina nie chce. Królowa Nocy pod oczyszczenie jest spoko. Ale jednak jeszcze zobaczcie, te 3 karty mnie interesują, a chyba najbardziej już Oriana, chociaż to też jest naprawdę bardzo wykwintne. Nie, chyba już nic nie wymieniam. Dobrze, zaczniemy sobie od barciowego. To przeciwnika na pewno zdziwiło. Oczywiście pod atak z powietrza mógłbym się chronić tutaj katakanem. Jest opętany Dao, ale tylko w jeden grad kamieni. Dostał nerfa w postaci z 6 punktów siły na 5. Dobrze, zagramy sobie katakana. Nadamy jedno krwawienie, żeby regis rósł. No i przede wszystkim, żeby skrócić to odnowienie katakana. Jeżeli ukryty przeżyje, to też będzie to dużo. Jest gryf. Zagramy sobie Fledera, żeby wyłudzić od niego ewentualny removal. Barciowe widziadło cały czas się wzmacnia, ponieważ jest na dalekim zasięgu. Po prostu nie możemy użyć tych 3 punktów obrażeń. Ale cały czas się wzmacnia, bo rozkaz nie jest nadal użyty. Bardzo dobry jest wilkołak teraz tak naprawdę. I mógłbym się pokusić o zagranie wilkołaka, żeby on spróbował zagrać na przykład jakiś Erondite, bo może mieć, albo Sirocco na wilkołaka, ale będzie bezpieczniejszy ukryty. Chociaż nie wiem tak naprawdę, co więcej robi punktów. Podejrzewam, że ukryty, ale pewien nie jestem. Oczywiście klikamy najpierw katakana, a później dopiero rzucamy na przykład jakąś jednostkę, załóżmy z krwawieniem, też to jest dobre zagranie. I też zanim rzucimy protofledera, zawsze dawajcie to krwawienie na najwyższą, to znaczy na jednostkę, która ma najwięcej punktów krwawienia, czyli w tym teraz na przykład bym musiał dać na gryfa najlepiej, ponieważ zyskujemy z tego 5 punktów siły. Może zostawię ten rozkaz Alpa, a na razie wykorzystam ukrytego. Albo Verenę, żeby ten owoc Gernichory się nie wzmacniał. Wzmocnimy Fledera o 4. I dodatkowo możemy u przeciwnika wydobyć jakiś removal. Bo nam nie zależy aż tak na tej Verenie teraz. Bardzo fajna by była teraz Oriana. Jasny gwint zamiast tej Królowej Nocy? Człowieku! Jest na Fledera, dobrze. Zagramy sobie katakana oczywiście. Teraz damy krwawienie. Myślę, że tu. Ukryty. Ukryty teraz myślę, że jest na niego pora.
Jasny gwint, jak to pięknie działa. No w tej pierwszej gierce faktycznie poleciałem za bardzo. Oczywiście możemy to przegrać, bo przeciwnik może mieć Erondite. Może mieć tutaj jeszcze naprawdę skubane karty. Podejrzewam, że ma przecież jeszcze tego wzmocnionego wilkołaka, ale my też mamy. Także spoko, jest Eskel. Nieźle. Klikamy katakana. Zagramy sobie Królową Nocy naprzód. Chociaż wiadomo, to też się wyrówna, między innymi te punkty z Protofledera. Barciowe ginie. Jeżeli byśmy zagrali te 3 punkty na inną jednostkę teraz, w tej chwili, to dobra, wzmacnia się o 3, ale on też obrywa tak naprawdę, bo ma 3 karty. To lepiej jest tak naprawdę chyba zagrać, szczególnie, że gra kontrolnie, to lepiej jest zagrać na jednostkę rywala, inną. Dlaczego? Już wam tłumaczę, bo to jest tyle samo punktów, jak zagramy na to, bo my mamy 6 korzyści, bo będzie 6 krwawienia na tej jednostce, ale nie uaktywni się do końca to krwawienie, bo mamy 3 tury do końca. A teraz sobie mogę spokojnie nawet zagrać na to i przeciwnikowi się uaktywni tutaj i tutaj to krwawienie właśnie. Bo ma 3 tury do końca, tutaj ma 3 i tutaj ma 3. Więc na tym zyskujemy nawet, można powiedzieć. Tym bardziej, jeżeli przeciwnik gra tak kontrolnie. Jest Pani Jeziora. Erondite. No właśnie. I nic by to nam nie dało. Jest Verena, która ginie. Zagramy sobie Wilkołaka w tą ósemeczkę. On też czeka pewnie ze swoim wilkołakiem. Co on tam może mieć? Na pewno ma tego wilkołaka i jeszcze jakąś jedną kartę. Wydał Eron. Dajt. Wydał Sirocco. Zobaczymy, co tam ma. Mamy nawet całkiem fajnego Regisa za 23 punkty. Co? Czemu on sobie wilkołaka nie... Przecież mi by to zjechało do 4 punktów, to jest 17 punktów, a tutaj miał 7. Tu chyba bardzo duży błąd przeciwnika. My oczywiście rzucamy to naprzód. Czy interesujecie coś konkretnego? I 23 punkty z Regisa, bo wykradamy te 3, no i o 3 się wzmacniamy, no to wiadomo. Ale i tak by przeciwnik tego nie zrobił, bo... Wygraliśmy o dużo więcej niż 17. 7 sobie wrócił chyba bodajże, czyli o 10 punktów by miał więcej, czyli miałby 6-9, zboczoną liczbę znowu. No i tak prezentuje się deck. Całkiem dobry, aczkolwiek powiem wam szczerze, że te larwy Endriagi mogłyby tutaj zostać wymienione, bo sami widzicie, nie aktywuje aż tylu pokrzepienia, chociaż to jest taki wymuszacz removalu moim zdaniem. I warto, warto by było po prostu, żeby przeciwnik nam to zbił. Wtedy na przykład Nekurat jest bezpieczniejszy i inne tego typu jednostki właśnie. Nie wiem, czy zmieniłem kamerkę, cholera jasna, na tutaj. Trudno. Tutaj jak jest ta kamerka, to też chyba aż tak nie przeszkadza. No najwyżej będzie odcinek tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Link do pojedynku z Balderem, tak naprawdę do 2, bo graliśmy z rewanżem, jest pod opisem, znaczy pod filmem, w opisie. I tak samo macie link do talii, opis, między innymi tego, jak to tutaj jest zawarte, jakie są zapomniane karty, czy po prostu zbuffowane. Dzięki wielkie. Zachęcam do pobierania i pobawienia się. Trzymajcie się. Cześć.